Dostała telefon w sprawie, synka jakiego nikt nie chciałby odebrać. Dramat byłej gwiazdy TVP i jej dziecka. Karolina Pajączkowska przeżyła chwilę grozy. Jej syn został przetransportowany do szpitala. Była gwiazda TVP podzieliła się wstrząsającą relacją. Co się stało? Kariera Karoliny Pajączkowskiej. Karolina Pajączkowska uznawana jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TVP Info. Zdobyła ogromną popularność wśród widzów, a jej kariera w telewizji publicznej rozwijała się za kadencji Jacka Kurskiego jako prezesa stacji. Zanim zdecydowała się na ścieżkę dziennikarską, próbowała swoich sił jako modelka, uczestnicząc w licznych konkursach piękności, a także pojawiła się w programie Top Model na antenie TVN. Ostatecznie wybrała jednak karierę w mediach. Pajączkowska była znana jako prowadząca programy informacyjne zarówno w TVP Info, jak i TVP World. Jednak wiosną 2023 roku nagle zniknęła z ekranów. Później ujawniono, że doszło do konfliktu między nią a jej ówczesnym przełożonym, Michałem Adamczykiem. Ku uciesze fanów, Pajączkowska niedawno zapowiedziała nowy projekt. Na TikToku Karoliny Pajączkowskiej na początku roku pojawiło się wideo. W w którym gwiazda zapowiadała swój nowy projekt i przy okazji zaimponowała swoimi umiejętnościami językowymi, przemawiając płynnie po polsku, angielsku, hiszpańsku i francusku. Po dziesięciu latach pracy w polskich mediach zrozumiałam, że jestem dziennikarzem niezależnym. Chcę Państwu pokazać, że liczy się tylko prawda. Liczy się wiedza, a nie propaganda. Zasługujemy na fakty, nie na opinie, orzekła Gwiazda. Dziennikarka zwróciła się do swoich obserwatorów, ujawniając fragment tajemnicy związanej z jej najnowszym projektem, w którym zamierza wziąć udział. W tym miejscu chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do oglądania mojego programu. Przedstawiać w nim będę najważniejsze zagadnienia z dziedziny polityki międzynarodowej, aktualne wydarzenia i dyskusje z ekspertami, zapowiedziała Karolina Pajączkowska. Teraz podzieliła się z widzami mrożącą krew w żyłach sytuacją, która spotkała ją i jej synka. Karolina Pajączkowska ma za sobą dramatyczne chwile: dziennikarka doniosła, że jej 10-letni syn, Nataniel, został przewieziony do szpitala, co spowodowało duży niepokój. Zdjęcia opublikowane w mediach obrazują rozcięcie głowy chłopca. To był jeden z tych dni, gdy nauczyłam się kilku rzeczy. Po pierwsze, że bycie mamą chłopca oznacza ciągłą niepewność, że znowu będzie szalał, jakby jutro miało nie być i niewykluczone, że wpadnie głową w ścianę. Po drugie, że chłopy są nie do zdarcia, dodała również, że jest niezmiernie dumna z szybkiej reakcji pracowników szkoły w tej trudnej sytuacji. Podkreśliła także profesjonalizm personelu szpitala, którzy udzielili pomocy jej synowi. Dodatkowo wspomniała o licznych wiadomościach od obserwatorów, którzy dzielili się własnymi historiami z dzieciństwa. Z tego powodu zdaje sobie sprawę, że jako matka musi być gotowa na wiele wyzwań w przyszłości.